tym roku tytułem Sławski Laur uchoronowanych zostanie 8 czy 8 mieszkańców gminy Sława. Szanowni Państwo, kapituła Laur Sławskiego zwróciła się do Rady Miejskiej o zatwierdzenie propozycji. Te propozycje zostały uchwałą zatwierdzone na sesji Rady i pozwólcie, że Pan Przewodniczący Sławomir Mazur odczyta pierwszą uchwałę. To jest akt nadania na mocy uchwały Rady Miejskiej w sprawie nr 44/326/22. Z dnia 30 czerwca 2022 roku nadaje się Pani Bogusławie Olszewskiej godność Sławskiej Rady. Szanowni Państwo, zapraszamy Panią Dyrektor. Szanowni Państwo, Bogusława Olszewska, dyrektor szkoły podstawowej w Ciosańcu. Ja ją nazywam popularnie małym rycerzem oświaty, bo za co się nie weźmie, musi to wygrać, musi to zrobić dokładnie, musi przede wszystkim sukcesem zakończyć tą swoją przeprawę. Pani dyrektor, z Pani dyrektor inicjatywy powstała między innymi w tym roku szkoła dla uchodźców, dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Między innymi dzięki Pani dyrektor szkoła wygląda w Ciosańcu tak, jak wygląda. Ja mogę powiedzieć, że paluszki lizać i kto przyjeżdża do szkoły, to mówi, że rzadko się zdarza, że takie obiekty się ogląda. Pani dyrektor ma na to jedno wytłumaczenie. Ja mam zespół ludzi, którzy pomagają mi i którzy potrafią też wspierać mnie w akcji. Ale jest jedno. Oprócz wielu wartości, które pani dyrektor posiada, jest jedna wartość naprawdę nie do podważenia. Pani dyrektor jest człowiekiem i potrafi to okazywać w każdym momencie. Gratuluję. Dziękuję panu burmistrzowi, ale przede wszystkim dziękuję moim bliskim, dziękuję przyjaciołom, dziękuję znajomym, niektórzy są tutaj ze mną, bo na pewno państwo wiecie, że sam człowiek niczego nie osiągnie. Potrzebuje wokół siebie dobrych ludzi, a ja takich ludzi mam. I dzisiaj chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować. A jeszcze może dodam, że dla mnie ogromną wartością jest zwykłość. I niech ten laur będzie dla takiej zwykłej Bogusi, która pracuje z niezwykłymi ludźmi w szkole podstawowej w Ciosańcu i w całej gminie Sława. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, jeszcze raz dziękujemy. Akt nadania na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr 44/328/22 na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2022 roku nadaje się panu Janowi Dekierowi godność Sławskiej Rady. Prosimy pana. Pozwólcie państwo, pan Jan Dekier, prezes Sławskiego Koła Myśliwskiego Ryś, jest od 1987 roku prezesem. No mówią, że ale ja wierzę, że chyba to nie wchodzi w rachubę, dalej będzie prezesował, bo naprawdę jest dobrym w tym, co robi, a przede wszystkim kultywuje kulturę myśliwską, naprawdę przekazuje tą i pielęgnuje te tradycje myśliwskie. Potrafi zjednać sobie myśliwych nie tylko w Sławskim Kole, ale także i w okolicy.
jest doskonałym organizatorem i mogę powiedzieć, że z jego inicjatywy także jest taka impreza w Tarnowie Jeziornym Parafiata. Jest jeden mundurowy, tam stoi drugi mundurowy, nasz proboszcz. Razem się zebrali, kontynuują. Ta impreza jest zapisana już, że tak powiem, w działalności wojewódzkiej i myślę, że długo, długo nie zostanie wykreślona. Panie Janie, długo nie zostanie wykreślona. Ona do końca będzie i będzie się rozwijała, bo parafiada jest naprawdę coraz lepszą imprezą dla myśliwych, dla turystów i promuje to życie w naszej gminie. Ja tylko dodam, żebym nie pomylił, ale jest pan prezes także oznaczony brązowym, srebrnym, złotym medalem zasługi łowieckiej i także najwyższym wyróżnieniem Polskiego Związku Łowieckiego z Łomy. I myślę, że to tylko mogę powiedzieć gratuluję panie prezesie i w dalszym ciągu dalej tak. Szanowni Państwo, ja króciuteńko. Mój kolega, o którym wspomniano, ma, że tak powiem, zawsze więcej do powiedzenia we mnie. No ja tylko króciutko powiem. Mieszkańcem Sławy jestem 42 lata i uważam, że chyba mogę się już nazwać Sławianinem. Przez te 40 parę lat starałem się, że tak powiem, i społecznie, i zawodowo, i w innych kierunkach coś dla tego miasta, dla tej naszej lokalnej, małej społeczności robić. Nie wiem, czy mi się udało, czy też nie. Jeżeli władze i kapituła doceniła to, no to mogę tylko powiedzieć jedno słowo dziękuję, ponieważ nie chcę Państwu więcej czasu zabierać, także jeszcze raz składam dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Nadania na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr 44/329/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku nadaje się panu Markowi Lasocie godność sławski laur. Szanowni Państwo, oto gigant historii, najlepszy w Polsce, pan Marek dał się poznać jako bardzo skromny mieszkaniec Sławy, ale powiem, że ma tyle w sobie pokory, że nawet jak jedzie rowerem, to woli prowadzić ten rower. Ktoś go zaczepi, lubi porozmawiać, podzielić się wiedzą z tym kimś. Jest osobą rozpoznawalną w Sławie, nie tylko już w Sławie. Radio Zielona Góra go tak dobrze zna, że z imienia wychwytują każde jego słowo. Telewizja też go zna, a co za tym idzie, jest to wielka promocja dla nas, dla gminy Sława. Jako gigant historii, mogę powiedzieć, panie Marku, jest pan gigantem wiedzy, jest pan encyklopedią chodzącą, żywą, która zakodowana jest w pana umyśle i doskonale pan to sprzedaje. Gratuluję panu i myślę, że w dalszym ciągu ta promocja w pana wykonaniu będzie tak doskonała. Wszystkiego dobrego. Ja chciałbym też podziękować Radzie za zaskoczony jestem tym wyróżnieniem, za to wyróżnienie. Tak się złożyło, że wychowałem się i mieszkałem przez wiele lat w Szlichtingowej, a ożeniłem się ze Sławą i od 23 lat mieszkam w Sławie. Tutaj mam żonę i tak jak u wielu mężczyzn za sukcesami ich stoją żony i kobiety, także chciałbym przy okazji podziękować swojej żonie i tu obecnej teściowej, tak samo, która jest największym moim kibicem. Bardzo dziękuję.
akt nadania na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr 44-330-22 z dnia 30 czerwca 2022 roku nadaje się panu Frankowi Millerowi godność sławski laur. Szanowni Państwo, pan Frank Miller jest mieszkańcem Drezna. Proszę, zapraszamy. Jest mieszkańcem Drezna, współpracuje ze Sławą. Z jego inicjatywy i z inicjatywy sołtysa Lubogorzy pana Kazimierza Wawrzyniaka zaistniała na początku taka drobna współpraca. Przerodziła ona się w wielką współpracę. Współpracujemy z Dreznem. I dzięki autentycznie takiej małej współpracy, jednej wycieczce, drugiej wycieczce, powstała naprawdę bardzo mocna, silna więź między dwoma środowiskami, Małą Sławą i Lubogorzczą i Dreznem. Mogę powiedzieć tylko tyle. Pan Frank Miller jest także członkiem polsko-niemieckiej fundacji, to jest Związek Polsko-Niemiecko-Towarzystwo Saksońskie. I co tu najważniejsze jest w tym działaniu, z jego inicjatywy w tym roku naprawdę sporo pieniędzy wpłynęło na konto Sławy, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. On organizował w Dreźnie zbiórki, które w tak zwanych finansach były przekazywane do Sławy. Myśmy mogli tutaj wykonywać różnego rodzaju kroki, zakupy żywności, przekazywać uchodźcom z Ukrainy. Ale oprócz tego pan Frank Miller jest współorganizatorem powrotu do historii. Z jego inicjatywy także i tutaj także obecnego pana Freda Reslera w związku tego Towarzystwa Saksońskiego nastąpiło jak gdyby uaktywnienie historii, jeszcze bardzo bolesnej historii z czasów wojny. Jak Państwo wiecie, za Przybyszowem znajdowały się obozy pracy. I te obozy pracy zostały jak gdyby pokazane społeczeństwu. Z inicjatywy pana Franka Millera powstały trzy obeliski, które to obeliski są do dzisiaj jakąś taką kartą historii, która mówi o tragicznych przejściach Żydówek, które były więźniarkami, które w tragicznych warunkach były więzione właśnie za Przybyszowem w dwóch obozach. Proszę, uwierzcie mi, że pan Frank oddał w tą pracę dużo serca i dzisiaj między innymi będzie prezentacja materiału historycznego, o którym będzie i pan Frank, i pan Alfred Rösler opowiadali. Ja ze swojej strony, drogi Frank, gratuluję ci i życzę dalej takiej współpracy, ale przede wszystkim życzę ci zdrowia, spokoju, stabilizacji, żebyś mocno wierzył, że masz przyjaciół. Szanowny pan burmistrza, szanowni państwo, bardzo dziękuję za tę nagrodę i też jestem bardzo zaszczycony. Zaszczycony, tak. I bardzo dziękuję za ten dyplom. I to jest symbol, jest nasz współpraca Dresno i Sława. Dresno i Polsko-Niemieckie Towarzystwo Saksonii. Bardzo dziękujemy. Akt nadania na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr 44-331-22 z dnia 30 czerwca 2022 roku nadaje się panu Stanisławowi Suda godność sławski. Prosimy bardzo. Szanowni Państwo, pan Stanisław Suda, chyba wszystkim znany, nasz były radny naszej Rady Miejskiej,
nauczyciel, 44 lata pracował w tym zawodzie, ale oprócz tego, czym zawodowo się zajmował, to powiem, że miał pasję zjednywania sobie młodzieży, dzieci, a to przez związek harcerstwa. Był harcerzem, potrafił życie młodzieży i dzieci organizować tak, że miał wokół siebie zawsze grupę dzieci, które autentycznie koło niego się kręciły, bo organizował obozy, kolonie, różnego rodzaju spotkania. I na dzisiaj miałem taką przyjemność, byłem na uroczystości takiej rocznicowej chorągwi wschowskiej. Pan Stanisław jest naprawdę cenionym, wartościowym harcerzem. Mimo swojego wieku, proszę mi wierzyć, że w sercu to ma tyle młodości, że jeszcze nie jednemu starczy. Gratuluję, panie Stanisławie. Wybaczam, że skorzystam ze ściągi. Jak w szkole. Tak, jak w szkole, tak. Panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, pani sekretarz, panie przewodniczący Rady Miejskiej w Sławie, szanowni państwo, przyjmując z ogromnym zadowoleniem godność Laskiego Leona, odczuwam przynajmniej podwójną radość. A przede wszystkim z tego, że ktoś pamięta i docenił, nadając tę godność, która zawiera bogatą treść w swoim naczelniku. I że znalazłem się w obiekcie oceny mojej pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka w gminie Sława, jak i też miejscowości mego stałego zamieszkania w Krążkowie. Po drugie, że dane mi było dożyć tej chwili i otrzymać takie wyróżnienie. Wprost nie spodziewałem się, że mnie spotka ten zaszczyt. Bo dzisiaj wpisałem się do rodziny zasłużonych do tej godności moich poprzedników i tych, którzy będą następnymi. Moi drodzy, to jest realizacja wspaniałego hasła ocalić od zapomnienia. A tymi autorami są wnioskodawcy i zatwierdzający otrzymania tego tytułu. Panie burmistrzu, wraz z całym zarządem gminy Sława, jako wnioskodawca proszę przyjąć w głębi serca płynące podziękowanie za tak wysoką ocenę mojej pracy społecznej w minionych latach. Serdeczne podziękowania kieruję do przewodniczącego Rady Miejskiej w Sławie, jak również jego prezydium i do pań i panów radnych za akceptację wniosku i nadanie tego tytułu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wam wszystkim, tu obecnym również, na dzisiejszej tej uroczystości. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie i za cierpliwość waszą. Dziękuję.
akt nadania na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr 44-332-22 z dnia 30 czerwca 2022 roku nadaje się panu Kazimierzowi Barzyniakowi godność sławskiej nauki. Szanowni Państwo, pan Kazimierz Wawrzyniak przez wiele, wiele lat był prezesem Sławskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Pracował społecznie, godził te obowiązki wraz z kłótniami w rodzinie, która niejednokrotnie chciała, żeby wreszcie w domu osiadł na stałe, a on mówił, że jeszcze ma coś do zrobienia i tak robił, robił, ale powiem, że jego praca autentycznie była widoczna. To, co poprzednio powiedziałem o współpracy z Dreznem, właśnie z jego inicjatywy i pana Franka powstało to Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie i ta współpraca z Dreznem. Jestem przekonany, panie Kazimierzu, że ryby jeszcze poczekają, jeszcze ma pan trochę siły, mógłby pan popracować jeszcze społecznie, ale jestem przekonany, że tu z panem Frankiem będziecie dalej działali na gruncie współpracy dwóch Lubogorszy. Laubegast, Drezno i Lubogorz Sława. Gratuluję i wszystkiego najlepszego życzę. Witam serdecznie i szanowni państwo, jest mi bardzo miło, że mogę być tutaj dzisiaj razem z wami. Jest to dla mnie wielki zaszczyt na otwarcie świętowania naszego miasta. Pan burmistrz tu tak fajnie, ładnie zapowiedział, ale jest też fakt, że nasza współpraca z samorządem, z samorządami, bo to jest nie tylko jedno, trwała 34 lata nieustannie. Jestem sołtysem wsi Lubogórz. I przez te 34 lata zawsze znaleźliśmy konsensus z panem burmistrzem w różnych sprawach, a te sprawy nie były łatwe. Pan burmistrz jako gospodarz i ojciec 21 sołectw i swoich wyborców ma swoje zobowiązania, tak i samo ja. Były między nami na pewno różnice, ale nigdy żeśmy się nie skłócili, nigdy żeśmy nie przemówili się, żeby to nie było godne nasze wspólne. Zawsze znaleźliśmy konsensus i rozwiązanie pozytywnych spraw, choć były naprawdę nieraz trudne. Chciałbym podziękować, korzystając tu z obecności, wybaczy pan, panie burmistrzu, bo dziękuję też i kapitule, i zarządowi obecnemu, ale wyróżnić też pracownika gminy naszej, pana Wiktora Smektałę, który z urzędu ma zadanie współpracować z sołtysami i opiekować się, rozwiązywać wszelkie sprawy. I przez te wszystkie lata razem zawsze mieliśmy najwięcej spotkań, najwięcej spraw, najwięcej problemów i jestem dumny z niego jako z pracownika samorządowca. Zawsze żeśmy mieli na końcu porozumienie i dobre zdanie. I jeszcze jeśli podziękowanie, chciałbym podziękować Radzie Sołeckiej wsi Lubogorz, z którą rzeczywiście przez wiele, wiele lat też zawsze żeśmy mieli swój język, zawsze mieliśmy zdanie, które nigdy jednemu drugiemu nie zrobiło przykrości. I jestem dumny z tego, że tyle lat wspierałem i sławę, i reklamowałem, a byłem w swoim życiu w wielu, wielu miejscach i jako gospodarstwo również agroturystyczne miałem wielkie możliwości bywania w Polsce i za granicą i gdziekolwiek byłem z wielką dumą. Zawsze propagowałem sławę i zapraszałem na
świetny wypoczynek, że najlepszy klimat na świecie jest właśnie w gminie Sława i najwięcej i bardzo życzliwych ludzi. Nie będę się rozwodził, bo nie jestem sam. Dziękuję serdecznie tutaj wszystkim i życzę miłego dnia i miłej zabawy na tym święcie. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, mamy jeszcze jedną parę wyróżnioną. Nie ma tych Państwa tu dzisiaj, ale jestem przekonany, że Państwo obecni musicie się dowiedzieć, kto to jest. Państwo Maria i Henryk Kuźma na mocy uchwały Rady Miejskiej też uzyskali tytuł laura sławskiego. Powiem tyle. Pan Henryk Kuźma, pani Maria i pan Henryk Kuźma chyba wszystkim są znani. Smak masła od pana Kuźmy jest znany nie tylko w naszym województwie, ale poza. Produkcja nabiału, którą oni tworzą od wielu, wielu lat, zrobiła naprawdę bardzo dużą promocję. Pan Kuźma jest w tym momencie także laureatem wielu nagród, wyróżnień, jest oznaczony zasłużony dla rolnictwa, jest oznaczony znakiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego województwa lubuskiego. I powiem tyle, że no żałuję, że nie ma Państwa Marii i pana Henryka, bo rzeczywiście za tą promocję, smakową promocję im się naprawdę w 100% należy ten laur, bo robią kapitalną robotę dla sławy. Proszę o oklaski.